Cześć! Dziś pokażę Wam, jak wymienić baterię w pilocie Proxima Duo. Jednakże zanim do tego przejdę, przekażę Wam kilka ważnych informacji. Po pierwsze, wymiana baterii nie spowoduje, że straci się gwarancję. Ponadto po wymianie baterii pilot nie straci kodów i nie trzeba będzie go ponownie programować do odbiornika. Zanim przejdziecie do rozkręcania pilota, sprawdźcie, czy posiadacie pilota z technologią BeClick. W nadajniku z tą technologią możecie sprawdzić stan baterii bez potrzeby jego rozkręcania, o czym szerzej mówimy w filmie, do którego link pojawi się za chwilę. Po drugie, na przestrzeni lat w naszych nadajnikach stosowane były różne baterie, dlatego warto najpierw rozebrać pilota i zweryfikować, jaką baterię posiadacie w swoim nadajniku. Po trzecie, stosujcie baterie wiodących producentów i kupujcie je u sprzedawców, u których baterie nie czekały kilku lat na swojego nowego nabywcę. Baterie możecie także kupić u nas na stronie proxima.pl. Skoro wiecie, na co zwrócić uwagę, przejdźmy do wymiany baterii w pilocie. Jest to bardzo proste. W tylnej części obudowy znajduje się śrubka, trzeba ją wykręcić. Następnie trzeba zdjąć tylną część obudowy. Ciężko jest ją w ten sposób podważyć, dlatego warto nacisnąć drugi przycisk pilota i zobaczcie ładnie. Wtedy wyjmuje się tylną część obudowy pilota. Dostajemy się do płytki pilota. Z płytki, z koszyka wyjmujemy baterię. Bierzemy nową baterię. Wkładamy ją plusem oczywiście do góry. Płytkę wkładamy do obudowy. Następnie tylną część obudowy składamy z resztą części pilota. Ważnym elementem są tutaj dwa haczyki, o które ta obudowa, tylna część musi zahaczyć. I skręcamy obudowę. To wszystko. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny i że faktycznie wymiana baterii była bardzo prosta. Więcej szczegółów jak zwykle u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia.